su armina es su gato. Witam Was serdecznie, Jacku. Tutaj kariera Roberta Lewandowski w FIFA 13, mecz towarzyski z Brazylią. Nawet Mila się znalazł i Pawłowski ma tu szczyt gol. Taki dosyć eksperymentalny skład naszej kadry. Zobaczymy na tyle wielkiej Brazylii, która się przygotowuje do mistrzostw świata. Ale Robert jest przy piłce. Bramkarz interweniował. Ale to była bardzo dobra sytuacja dla naszej reprezentacji. Wiesz, prowadzić w tym meczu. Czy to jest Maracana? Chyba robi wrażenie. Stadion. Brazylia teraz. O, i tak dajemy sobie strzelić bramkę. Błędy w obronie. I Wagner Love, który przyniósł się teraz z CSKA do Chin. Strzela bramkę. I to jest. Bez nadzieja. Jak mamy prowadzić, to prowadzi Brazylia. Oj, faulowali mnie. Już to kartka do Dani Alvesa. Ma się jakoś tam poprzemieszczać. Ale całe podanie. No, strzelej. Co strzelać. Dobra, odbiór. Teraz podaj wolne pole na guzik. I Robert strzela prosto bramkarza, nie ma dobitki. Albo coś tam było. Więc nie. Faulowany był zawodnik brazylijski. Ale dobry był zamysł tej akcji. Że Robert w obronie, a i strata. Neymar. Jeszcze długo będzie w Gdańsku na meczu z Barceloną. Zobaczymy, co pokaże. Raz piłka do Roberta, ale tutaj jest naprawdę bardzo ciężko. Cokolwiek, na pewno był spalony. Teraz kolejna akcja, ale tym razem broni bramkarz. Dalekie kopnięcie. Strata. Nabu przy piłce Brazylijczycy. Nowy odbiór. Lewandowski teraz może popędzić. Stracił, ale mamy aut. Tyle przynajmniej. A, złe podanie. Wagner Love. Odbiór. Dobrze teraz. Nie ma komu podać. Jest strata. Mamy przynajmniej rzut wolny.
Dalekie podanie. Wybicie. Jest przy piłce Polak. Uderzenie strzał. Nie ma bramki, ależ to była sytuacja. To powinna być bramka w tym momencie. Jest taka sytuacja z Brazylią i nie wykorzystać to. Dalekie znowu podanie. Może teraz uderzej, uderzej, podanie do Lewandowskiego, ale Lewandowski końcówkę nogi nie jest skuteczny. Mógł uderzyć, powinien uderzyć nawet, byłaby bramka. Wolał podawać do Lewandowskiego, który był pilnowany. I niestety nie dołożył tej nogi do bramki. Uwaga, uwaga, bo Brazylijczycy teraz trafiają słupek. Roberta podanie, ale on jest coś spóźniony. Dobrze, Robert przy piłce. Podaje. No i znowuż nie ma wykończenia akcji. Teraz Brazylia, Kyrgyz, nawet Polska teraz dobrze gra w tym fragmencie. Piłka do Roberta, Robert. No i podanie, ale dobrze, teraz! Ja, że już obrońca był przy nim. Nie było to najgorsze rozwiązanie, są na lepsze. Nellow tym razem jest dobrze pilnowany. Robert, ale tam jeszcze jego obrońców Brazylii. No. Musi podać. Dobre podanie, drugie, jedno, trzecie. No i teraz. As, nie ma wykończenia, właśnie. Dobra akcja. Nie ma ani uderzenia, ani podania. Może nie gramy aż tak źle, oprócz tej słabej obrony. Raz. Ramirez. Lucas, Neymar, bawimy się z nimi. Dalekie podanie do Roberta. Nie, przerwane. No teraz trochę Brazylia zaatakowała. Koniec pierwszej połowy. No, podej. A, już koniec pierwszej połowy. Szkoda, bo już Robert wychodził fajnie. Podali mu. Znajdziemy drugą połowę. To był faul na Robercie. Ale komu to podanie? Kurde. Mogę tam stać. Nie przewidziałem takiego obrotu sprawy. Robert dośrodkowuje, ależ tam nie ma nikogo. A jeszcze jest walka, ale Brazylijczycy wybijają. Podej, podej teraz, tu podej. O, Robert,
A jest to przyblokowany w ostatnim momencie, a teraz. Ach, źle uderzył. No wiesz, to było dużo okazji, żeby to wyrównać. Polska reprezentacja cię nie walczy na tym terenie. Dobrze, Robert. Miał się wypchać. Podanie. Teraz uderzenie, ale znowu się obok słupka. Kolejna akcja polskiej reprezentacji. Lewandowski, a już stracił. Jest zasamotniony w tym napadzie. Tam jest naprawdę trzech obrońców i ciężko w tym ścisku. Ma je powierzchni dobrze zagrać. Bardzo ważna technika użytkowa. Niepilnowany Lewandowski na skrzydle, ale takie podanie to. Ja dziękuję. Brazylia by opadła sił. Na razie nie forsuje tempa. O, podej. Jest bramka w końcu, Janusz Gol. Znakomita akcja w polskiej reputacji. Zasłużony gol. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji do wyrównania i w końcu bramka padła. Tutaj znakomicie to gol szczeli. I wchodzi Peszko za Pawłowskiego. Brazylia czekała, czy zaatakuje. W razie widać, że się trochę pogubili. Lewandowski przy piłce, Lewandowski. Ja. A, już się wrócił ktoś inny. Szkoda, ale dobrze teraz Robert, a tam nie było nikogo, no to jest to, nie ma nikogo, by tą piłkę mógł przyjąć. Uderzenie Roberta przyblokowane. Zawsze ktoś tam się znajdzie w tej obronie i pokrzyżuje szyki. Lukas, podanie do Bastosa, podanie Alves, dobry odbiór, ale mamy aut, szkoda, ta zmowa pójść fajna kontra. Robinho wchodzi za Wagnerowa, bardzo ofensywna zmiana, ten bazylijski, a teraz podej, teraz podej, no i już mi tu Thiago odebrał piłkę. O. Ramirez. Końcówka tego meczu. Komu tu podać? Luizao. Jest podanie. Dobre podanie, ale nic z tego. Teraz Michał Bastos. Odobrona piłka, bardzo dobrze. Dalekie podanie.
ma odbioru. Bastos. Luis Gustavo. Dośrodkowanie. Ups, niepotrzebny taki. Taki błąd znowu w obronie. Brak krycia. Bramkarz wychodzi, nie łapie piłki. Fatalnie to wygląda. Dobrze, Robert przedłużył, ale komu? To jest to. On przedłuży, to nie ma komu przedłużyć. Nawet w FIFA są widoczne braki naszej reprezentacji. Złe ustawienie po prostu. Ronaldinho musi to zmienić naprawdę. Musimy grać na dwóch napastników. Z naszą siłą trzeba tak zagrać. Teraz podej, teraz podej. Ach. Dwie minuty do końca. Bo będzie remis. Ale polska reprezentacja tutaj nie dała plamy. Tylko do Roberta. Ach, walka do końca. Koniec meczu. Remisujemy na Marakanie z Brazylią. Szkoda tego błędu szczęsnego i obrońcy. Naprawdę, no, to jest błazena, to poziom amatorski. Czy reprezentant kraju tak zagrał? A tutaj sytuacje, które były niesamowite. Kolejna z nich. Żenia to z bramka. Fantastycznie gol. Idziemy dalej. To kolejny mecz jest z Brazylią, ale u siebie. Aha. Także my teraz nie zagramy, zagra Piech, Pieszko, Murawski, Pawłowski, Dudka, Gol, Wawrzyniak, Augustyniak. O, prowadzimy nawet. Remisujemy 2-2. No. To jest dwukrotny remis, tak? Z Brazylią. Nie przynosi tu wstydu. Ander Ferrer wraca. Gramy następny mecz ligowy z Mainz. No to gramy. Jest przeciwnik z górnej Purki, byśmy mogli się go obawiać. Na razie Borussia się trochę bawi. Robert na wolnym polu. Dobre zagranie. Odegranie. Ale jest tutaj. Znowu mała powierzchnia do podania. Walka. Oj! Dobra akcja. Tutaj blokowało. Parę centymetrów. By skutecznie uderzyć piłkę. Robert. Podanie. Dobre skrzydło. Ale mamy strata. Polański do piłkę. Müller.
Piłka do Roberta na dobieg, ale tutaj nie doleciał do niej. Ajajaj. Za dużo zamieszania. Teraz. Dobrze, nie. Też nie dało się. Na razie Mainz widać przyjmuje bardzo defensywną taktykę. Robert, podanie, ale tam nie było nikogo. Dobry odbiór. Teraz możemy zagrać kolejną akcję. Ale za duży ścisk. Nie ma dośrodkowania. O! Broni bramkarz. Akcja Borussii, są chwilę ataki. Robert przyjął piłkę, Robert. Robert! Broni bramkarz. Fajnie się tutaj zastawił, ogłosił się, oddał fajny strzał, ale bramkarz tam stał i obronił tą piłkę z głową. Zagranie. Jest, nie ma bramki, już myślałem, że będzie bramka. No, ta piłka niestety została wybroniona. No, Borussia jest na tarciu. Liczą się każde punkty. I uderzenie, i znowu broni bramkarz. Ale nic z tego. Na razie szczęście jest po stronie Mainz. Teraz robią jakiś atak pozycyjny. Godzinę gry 0-0. Teraz ta gra się trochę rozciągła. Podamy do Roberta. Robert. Robert uderza, ale bardzo zły strzał. Bardzo zły kąt. Możemy jeszcze trochę poczekać. Oddanie tego strzału. Tylko do Roberta. Ośrodkowanie, nie? Słabe, słabe podanie. Zero, zero. Rosja nie umie sobie dać rady w Mainz. Już teraz Robert, to podanie dobre, ale że strata, szkoda, bo była okazja na trójkową okazję, akcję wspaniałą.
2 minuty do końca pierwszej połowy. Ciąs 0-0. Ma tu takich autotrysków. Rosja już nie forsuje tempa. Jeszcze raz może. A i złe przyjęcie, szkoda. To mogła być bardzo dobra kontra. Nagramy drugą połowę. Miłoby to było lepsza. Uderzenie? A nie ma uderzenia. Mógł uderzać. Jakby długo czekał. Dalekie dośrodkowanie. Co to? A i komu te podania, a jednak tam jest coś. Zagranie akcji. Nie ma piłki do Roberta. Dany strzał jest blokowany. No szkoda, Robert był niepilnowany, mógł mu podać. Robert walczy. Każdy metr boiska trzeba będzie bronić. To jest kontra. Znowu dobrze broni się Mainz. Szkoda tych punktów. No nie do Roberta. Robert to przyjmie. Niech to. Raz. Nie. To już nie walczy, walczy Robert, walczy. Wsadkowanie. Na głowę. Nic z tego nie ma. No i co? Teraz wysuń, wysuń piłkę Robertowi. Ach, ale mnie wyszło to. A to była dobra akcja. Bramkarz chyba i tak by to obronił. Kiepska sprawa. Była akcja, była sytuacja na szczelnie bramki. Niestety niewykorzystana. Teraz, teraz, teraz. Aj, jednak obrońca ubiegł. Szkoda, bo to już mogło wpaść. Sam na sam z bramkarzem. Aj, teraz atakuje, Jezu. Na całe szczęście, że to pogubił zawodnik. Czemu my wszystko środkiem robimy? Na trochę na skrzydła. Te piłki rozwalniać. To wszystko środkiem. Jaka zmiana jest w Borussii. Kel zagnudowana. A już nie ma podania, już jest strata. Trzeba zrobić pressing, odebrać piłkę jak najszybciej. Mainz ma dużo
pracy w obronie, dobrze ją wykonuje. Dobrze podania, gdzieś tu się pogubili. Masakrycznie. Końcówka meczu. Może jeszcze jakaś sytuacja będzie. Rzut wolny do Mainz. Sytuacja bardzo kiepska. Ale strzał też jest kiepski. Tylko do Roberta. Robert się przeziera. O to chodzi. Robert się musi przeżyć. Ale ta kontuzja jeszcze go nawiedziła. Skurcz. O niech to psy. Już teraz przeszło, ale jak pech to pech. Już dobrze pobiegł z piłką. Dobry Robert. Robert, uderzaj. Ja. Mur, mur i jeszcze raz mur. Mainz dzisiaj nie do przebicia. A i znowuż. Może miałem uderzyć wcześniej. No i Royce musi wejść za Roberta, który jest dzisiaj zmęczony. Teraz moje sterna całym zespołem. Royce, aj, ja tylko pani doszedł, szkoda. Bo teraz zadziałam. Odzyskać honor. Musimy ten mecz wygrać. Royce przy piłce, ale jest tam obrońca. Ej, jasne. Tak cały mecz. Nie ma większej wartości w ofensywie. Teraz niebezpiecznie Mali. No. No i tracimy bramkę. Jeszcze ten mecz przegrywamy. Niestety. Tak, to jest jak się niewykorzystane sytuacje nie wykorzystuje. Jedna kontra i po sprawie, i po meczu. No naprawdę szkoda. Tutaj był dobry strzał. Parę razy blokowany. Tu też powinna być bramka. I mieć duże szczęście. No i ta akcja. Niepilnowany zawodnik. No bramkarz wyszedł, ale nic z tego. W tabeli to wygląda nie za bardzo. 32 punkty ma Schalke i Bayern. 5 punktów straty. Ale jeszcze jest dużo meczów. Jeszcze jest mecz za chwilę z Freiburgiem, z Frankfurtem, a potem mamy mecz właśnie z Bayernem. Także trzeba je to wygrać. To by była szkoda tego spotkania, no ale takie mecze się ciężko gra właśnie z drużynami niższych rejonów tabeli. Zapraszam na oglądanie ostatniego odcinka Lewandowski. Na razie, cześć.